Korzystając z tej chwili, kiedy lecą reklamy i nie mam obaw o prawa autorskie materiałów w tle, chciałem sobie zapamiętać taki pomysł na political fiction. Tak naprawdę zainspirowany tymi programami informacyjnymi, które ciągle oglądam i ciągle słucham. Ciągle obserwuję sytuację na całym świecie, polityczną i wszystkie przepychanki, walki. W tym momencie tak sobie pomyślałem, że przecież wszyscy pochodzimy z Chin i w tym momencie artykuły chińskie są po prostu najlepsze, najtańsze i najwcześniej, więc w związku z tym bardzo często jest tak, że jakieś artykuły, które mają jakieś zachodnie marki, ktoś się tam pod nimi podpisuje, gdzieś tam uciekł, że tak powiem, wytwórca na zachód, żeby sobie doświadczyć lepszego życia, czy to w Stanach, czy to w Anglii, czy gdziekolwiek indziej na zachodzie, na produktach pisze Made in China, czyli zrobione w Chinach, ewentualnie zrobione w filiżance, bo China to też filiżanka, czyli coś delikatnego, kruchego, wypieszczonego, doskonale uczynionego wielką masą pracy ludzkiej od najwcześniejszych lat, bo podobno i wszyscy na to się skarżą i z tego też, w tej informacji też jak gdyby robią biznes, że chińskie dzieci pracują ciężko w fabrykach przy tych doskonałych produktach, bo one, młode dzieci mają doskonale sprawne ręce i bardzo dokładne. A system jest tak ustawiony, że po prostu bardzo dobrze ich kontroluje te dzieci, więc w związku z tym produkują bardzo dobre, czyste układy scalone, jakieś inne układy elektroniczne, które potem mogą być pakowane w bardzo dobre produkty i jak gdyby potem opieczętowane jakąś nazwą zachodnią, wędrują do sprzedaży na całym świecie, więc w związku z tym Made in China. To są, naprawdę polecam te produkty, bo często z nich korzystałem, czy teraz korzystam, nawet ten filmik nagrywam na kamerce, która też z zachodniej firmy, ale napis ma Made in China. W związku z tym, nie będę reklamował firmy ani sklepu, w którym kupiłem. Ale Made in China znaczy dobre. Dobre i bardzo tanie. Tak tanie, że czasami nawet opłaca się kupić produkt bez jeszcze nazwy zachodniej. Na nim nadrukowanej, czyli z podpisem zachodnim, który już zdziera taką fortunę za ten produkt, który tak daleko jest zatransportowany z tej fabryki, w której był wyprodukowany, czyli Made in China. I tak sobie myślałem po prostu, jak to by było w polityce i w czystości, w tych przepchankach o różnego rodzaju emisje CO2 i inne w przemyśle pozostające odpady, z którymi oczywiście trzeba sobie radzić i je utylizować i jak gdyby składować i mówiąc z radziecka, unicztarzać, czyli likwidować, pozbawiać złych właściwości, i dalej funkcjonować. W związku z tym cywilizacja, jak będzie tak dalej funkcjonować, to nawet jeżeli się cała Europa zjednoczy, łącznie z nawet z Ukrainą, Białorusią, Rosją, to w tym momencie oprze się o Chiny, czyli o mamę Chiny tak naprawdę, bo tata jest na zachodzie, czyli wyjechał do Ameryki. I w tym momencie fabryki się skupią w Chinach, będzie miejsce na prawdziwe prace, które są wykonywane przez młodych, sprawnych ludzi,
które potem są sprzedawane na całym świecie, włącznie z Zachodem. No, nawet podpisanym imieniem tatusia, który wyemigrował na Zachód, ale no, cały przemysł się skupi w Chinach i w związku z tym wszystkie zanieczyszczenia, więc w związku z tym oczywiście Chińczycy sobie z tym poradzą. I jak gdyby bardzo ważne jest, żeby inwestować w nowe technologie w Chinach, żeby nowe technologie były tak dokładne i tak dobrze ustawione, dobrze pokierowane, żeby no nie było odpadów po prostu, żeby się nie wydostawały z fabryk odpady, już nie mówię o odpadach radioaktywnych w elektrowniach jądrowych, tylko po prostu z żadnej fabryki, żeby nie wychodził żaden odpad. Tylko produkty po prostu, które potem rozparcelowane po całym świecie, potem będą z tego świata z powrotem zwożone i utylizowane tam na miejscu albo na zachodzie, to już jest jak gdyby można się podzielić pracami, że jak gdyby bliżej może jak się już pojechały produkty z Chin na zachód, no to już można nie sprowadzać ich do gotowych z powrotem do Chin, tylko którym już zutylizowane, czyli jakoś zmielone, że tak powiem, wytopione na poszczególne składniki, też oczywiście w warunkach idealnych, w sensie takim, żeby nie było żadnych odpadów, żadnych spalin, ani żadnych żadnych takich szkodliwych substancji. Więc w związku z tym są dwa bieguny tego świata. Jeden w Chinach, drugi w Stanach. I w tym momencie w Chinach się produkuje, w Stanach się utylizuje w sposób idealnie czysty. A my siedzimy sobie tak w połowie i się wahamy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I w tym momencie nie jak gdyby nie, tutaj można się tylko podporządkować temu biegowi cywilizacji, który zmierza do tego świata doskonałego, w którym nie będzie odpadów, w którym nie będzie zanieczyszczeń, ponieważ wszystkimi się będziemy wszyscy opiekować po prostu. Nie dopuszczać do tego, żeby okruszki ze stołu spadły na ziemię, tylko, że tak powiem, zbierali je do kieszeni chociażby, żeby tych okruszków nie robić. No, potem w pralce, on oczywiście jakoś tam z pralki woda jest utylizowana też, oczyszczana, tak żeby ją potem można było pić w kranie, a nie żeby ją wylewać gdzieś do jakichś miejsc, których już będzie do niczego nieprzydatna, tylko zanieczyści brudną planetę jeszcze bardziej. Więc jak gdyby ścieków też nie będzie. Ścieki będą utylizowane na miejscu, w domu, w mieszkaniu, być może w bloku albo w większej skali w dzielnicy, czy w mieście nawet. Czyli industrializacja jest rzeczą dobrą i dobrą jest rzeczą urbanizacja, czyli utrwalanie się miast, doskonalenie się tych miast, ich nawet duża ilość i radzenie sobie z własnymi zanieczyszczeniami. Są tutaj bardzo poważne i szkodliwe zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o komunikację, bo spaliny wszelkich środków komunikacji no są bardzo uciążliwe i trudno z nimi sobie poradzić, bo każdy chce jeździć, każdy musi jeździć, każdy musi jechać do pracy i bardzo ważne rzeczy robić. I na zakupy też musi jeździć i musi wszędzie podjechać, gdzie nawet do kiosku musi podjechać samochodem. No i w związku z tym tych spalin jest dużo, bardzo dużo. Jak gdyby tutaj to raczej sobie się cywilizacja w tym kierunku tych samochodów hybrydowych posuwa, więc w związku z tym może nawet zmierza w stronę drogich na razie, bo jak wiadomo, wszystko co drogie to potem potanieje, bo się rozpowszechnia, samochodów elektrycznych. I w związku z tym problemem to cywilizacja sobie poradzi, jak gdyby nie będzie problemu ze spalinami samochodowymi. Co nie będzie spalinowych samochodów, tylko będą samochody elektryczne. No ale teraz to już jak gdyby tej muzyki się tutaj zaczyna robić więcej, żeby nie reklamować innych programów, no to już muszę skończyć.